Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Kolejne etui dla Note 8. Powiedziałbym może nawet, że powrót do przeszłości, a mianowicie marka Ringtle, którą no, dość lubię i często korzystam z niej produktów. Zawsze, przeważnie jest to pierwszy case, jaki kupuję. Tym razem model Slim dla Note'a, jak widzicie. Cóż, na wstępie dwie sprawy. Oczywiście mam dla Was tym razem konkurs. Będzie znowu coś do wygrania, więc musicie dotrwać do końca filmu i dowiecie się, o co chodzi. Kejsik, ten jak i również ten, który mam dla Was do przeznaczony na konkurs, właśnie podesłał mi jeden z dystrybutorów Kingter Company, więc wielkie dzięki jemu. Też dzięki niemu będziecie mogli wygrać jednego case'a. Ale cóż, dobra, przejdźmy do tego, co mamy. Akurat ten przyszedł w fajnym, prostym, myślę, że rozsądnym, ekologicznym opakowaniu. To jest chyba, wydaje mi się, najrozsądniejszy sposób na sprzedawanie case'ów. Po co pakować i wydawać na niepotrzebne rzeczy? Wystarczy prosta, powiedzmy, folia i jest ok. Trzeba chronić, co się da, po co marnować papier. Dobra, co dostajemy? Jak ten case wygląda? To jest wersja Ringtle Slim. Widzicie tutaj jakieś ciekawe jej opisy. Przystosowana właśnie dla Note 8, czyli cóż, cienia znowu, czyli takie etui w stylu Milking Frosted, etui w stylu nawiązujące trochę, ale troszeczkę grubsze niż case'y od Trzemka, Natural Case. Coś, co nie pogrubi nam za bardzo telefonu, będzie go chronić bardziej, jeżeli chodzi o rysy przy upadkach, możliwe, że też. No więc cóż, co odnośnie samego case'a. Zrobione jest z plastiku, tutaj w środku dosyć matowy, nie zbierający żadnych jakichś tam odcisków palców i tym podobnych spraw. Z tyłu jednak troszkę, mam wrażenie, taki gumowany. Faktura, może to kwestia malowania, farby, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale sprawia wrażenie, że tu jest lekka guma, więc fajnie na plus, gdyż nie ślizga się i ta faktura powoduje to, że bardziej nam to fajnie leży w rękach. Jeżeli chodzi o umiejscowienia, no to widzicie miejsca na przycisk włączania. Tutaj mamy głośność, nieszczęsne Bixby, nawet możemy sobie zawiesić go do jakiejś smyczki. Od góry oczywiście wycięcia na mikrofon, na dole miejsca na wszystko, co potrzeba. Tuż myślę, że dobra opcja, a mianowicie to, że tutaj jest przerwa, czyli nie będzie żadnych naprężeń, nie będzie ewentualnych problemów z jego pękaniem. Oczywiście to, co chwalę w przypadku case'ów dla Samsungów ostatnich, to, że miejsce na czytnik linii papilarnych jest wyróżnione, więc wpada, wyczujecie, że no, tu jest troszeczkę inaczej. Tu jest to, że palec nam sam wpada w to miejsce. No i dobra, jak on wygląda, ten case na telefonie? Montaż bardzo prosty, po prostu wciskamy. I cóż, idziemy od dołu. Dostęp do wszystkiego jest, nawet duże miejsce, jeżeli chodzi o jakieś większe kable, coś, więc tutaj nie mamy problemów. Oczywiście dostęp do rysika też bezproblemowy. Idąc dalej, przyciski. Mamy po prostu własne przyciski telefonu, więc nie ma tutaj żadnych na nich nakładek, więc wszystko powinno działać tak jak normalnie w telefonie. Miejsce na mikrofon też jak najbardziej ok. Przycisk power. Zgadza się. Dobra, co z frontu? Widzicie, ja mam szkło Whitestone Dome Glass, więc kompatybilność tego etui z tym szkłem jest bezproblemowa. Możecie sobie zobaczyć, gdzie się kończy szkło. Więc wszystko tutaj współgra, jest mała przerwa, ale jak najbardziej ok, więc gdyby ktoś chciał Whitestone Dome Glassa, o nim też trochę macie filmów tutaj, to te etui jak najbardziej jest z nim kompatybilne. No i cóż, tył. Jak wygląda tył? Bardzo prosto, schludnie według mnie, minimalistycznie i ładnie. Jedynie co mamy, logo Ringtle. No i to, co mówiłem, dostęp do czytnika linii papilarnych jest taki wyróżniony, że po prostu palec nam wpada i mieści się tam, gdzie być powinien. Cóż, ja już go chwilę używam, przyznam się szczerze, parę dni, i powiem Wam, że zasadniczo nie łapie rys, nie da się go łatwo porysować, nawet ruch paznokcia nie zostawia śladu, więc pod tym względem jest jak najbardziej pozytywnie i ok. Wygląd? Minimalistycznie czarno, czyli coś, co czernie zawsze jest modzie ładna i bezproblemowa, więc pod tym względem myślę, że jak najbardziej na tak. Jak Wam się ono podoba? Co powiecie o tego typu case'ie? No według mnie fajny, schludny i ładny. Ja nie mam zasadniczo
do niego na razie uwag. Biorę się za jego testowanie. Nie, może jedną małą uwagę mógłbym mieć, jeżeli macie bardzo tłuste palce znaczy się, to troszeczkę coś tutaj może zostać. Jakieś ślady, ale to przetrzecie je z głowy, chociaż musicie mieć je bardzo tłuste, jakieś po kremie czy coś, to wam coś tutaj zostanie, w przeciwnym wypadku jest jak najbardziej okej. Jak wam się podoba ten kejsik? Dajcie znać w komentarzach, ale cóż, ciekawsze rzeczy dla was. Ja mówiłem wam, że jest konkurs. Właśnie z racji tego, że dostałem też jeszcze kolejnego case'a, którego już mieliście okazję widzieć na moim kanale, czyli Nilkin Frosted Shield dla Samsunga Galaxy Note 8. Jest dla was. Mówka, sztuka nieśmigana, tu jest jeszcze folia, którą możecie sobie w razie czego nałożyć na ekran. Możecie sobie go wygrać. Jeden szczęśliwiec je ode mnie otrzyma. Co trzeba zrobić? No jak zwykle proste rzeczy, ale po pierwsze co? Trzeba być subskrybentem tego kanału. Polubić ten odcinek odnośnie właśnie tego case'a, w przypadku niestety akurat Linkle. Kolejną rzeczą, polubić mój profil na Facebooku, polubić profil sponsora, też macie linki do niego. I cóż, osoba, która napisze komentarz odnośnie, jaki jest waszym zdaniem najładniejszy case dla Samsunga Note 8, bądź to jest S8, myślę, że wygra to. Ja oczywiście losowo wybiorę jedną z osób, ale to jest właśnie zadanie, napisać jakim zdaniem, waszym zdaniem case jest najładniejszy dla, o, dobra, trzymajmy się, dla Note 8, więc czekam na wasze odpowiedzi z tym, co według was jest najładniejsze, a dla was ten właśnie case'ik czeka. Myślę, że tydzień czasu macie na odpowiedzenie na to pytanie, zrobienie tych paru rzeczy, czyli subskrypcja, lajki, odpowiednich miejsc i wtedy odezwę się do tej osoby, która wygrała i ten case'ik będzie dla niej. A cóż, odnośnie Linkle, myślę, że tyle. Niestety nie mam go kolejnej sztuki do rozdania, ale może w przyszłości. Na razie mam dla was właśnie tą wersję Frosted, czyli bardzo podobne typu etui. O nim już też trochę było na moim kanale, więc linki do niego możecie sobie znaleźć. No i cóż, tyle myślę. Na dole społeczności, profil Patronite. Chcecie coś zapytać, to piszcie na Facebooku kanału lub też bezpośrednio w komentarzach. Z tej strony oczywiście Łucek, etui Linkle Slim dla Samsung Galaxy Note 8. No i cóż, myślę, że tyle. Trzymajcie się ciepło. Hej!